Hej, cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku ZTS-a. Dzisiaj gościnnie występuje Mati Wizo u nas. A następnie. Dzień dobry. Cześć, Mati. Powiedz, co my będziemy wieźli? Będziemy wieźli 20 ton. 20 ton. 20 ton. Czego to nie wiem? Zużytych plastików. Ale czym? Zobaczcie tego busa z tą przyczepką. To jest mistrzostwo świata. Jak my dojedziemy? Nie wiem. Oj! Busik fajny. No jedźże! Jaki klakson tu jest? Ludzie świata. Bo to dwuja robota jest, nie? Da. Nie wójda. Da, tylko ta. Wójda. Wójda. To nie bójda, wójda. No jakość tego busika jest tak, no kiepska, nie? Żadnych... Adekwatna do kierowcy. Do ceny. Też. Już żadnych... swoje wyjeździł. Żadnych slotów nie ma tutaj. No taki jest, no. Ale przestań dusić. Okej, ruszaj. A chciałem się przywitać. To przywitaj się. Gdzie tu jest załadunek? Z tyłu. Oho! O, jakiego ma busika fajnego, hopa. Nie ma, zginął, wsiąknął. O, tu jest. To co, jedziemy, nie? A, no to hej! Ja wam jeszcze mapkę pokażę. No, walimy na Niemcy. No i tyle, nie? Tyle, no czy co, w trasę wyjąłem trzeba jechać. To. Tak jest, trzeba jechać, bo to... Bez jazdy to nie ma tego, nie? Nic nie ma. Nic nie ma. A ty, mój miły widz, już zostaw suba, lajka i walnij w dzwon. Jak ty śmiesznie wygląda. No już jadę, cicho być. Dawaj tam. Dali. Dawaj, dawaj. Dawaj, przygotuj się do skrętu w lewo. Nie ma co pokazywać. Na tym skrzyżowaniu gdzie jedziemy? A, w lewo. Nie, no jest co? Patrz to! Ooo, jak podskakuje kartofelek. Patrz na go jaki. Parmezan. Busikiem, busiarze. Ale fajnie jest. A wiesz co, Łukasz? Tak sobie pomyślałem. No, moglibyśmy się kiedyś przejechać jakimiś kamperami. O, na wycieczkę, zamiast jechać ciągle z towarem. Ale nie z ładunkiem, chyba, tylko zwiedzanie takie. Z innym towarem byśmy... Aha. No. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Z koksem namawiasz. Grilla na przykład. Namawiasz. O, skręć w prawo. Były czasy. Hamulce mam mocne czemu, dosyć. Nie wiem czemu usłyszałem, trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w prawo. No tak. Chyba już mnie zna ten GPS-iarz. GPS-iarz. Świateł nie włączyłem. Ja też nie. A Polska, światła muszą być. Mandaty będą. Mandaty. Wszystko. Ale fajnie, bo busiarz nie musi spać. Skręć w prawo. Bo busiarz to wiadomo, nie? Nie umniejszając tutaj oczywiście busiarzom. Ani nie. Znałem trochę. Ja też. Ale co dzisiaj stało. A jednak ziewa, a jednak musi spać. Jednak ziewa, jednak musi. Ciągnij, a ciągnie. Ciągnie. 15 ton ma. A, 15. To źle powiedziałem na początku, to przepraszam. 15 ton rozumiem, pustych, znaczy zużytych plastików. Po mleku. Butelki. Tak jest. No jedzie tam 80 na godzinę, jedzie no.
to wszystko na zachód. Wszystko. Wszystko na zachód. Wszystko na zachód. Coś tam się zaparkowało, co tam się zadziało? Nie, bo tu jest punkt opłat. Będziemy płacić już. To będzie, ten będzie. No ja wiem. Ja będę. Jeszcze kawałeczek. Stój. Spójrz tam, nie. Nie. Chłop ma fajnego busika, takiego osobowego. A jak? Taki elegancki busik. No. Osobistość nieziemska osobliwość. A jak? Fajnie ja. Się jedzie tak. No fajnie, tak inaczej, nie? No, niewysoko się siedzi się. No. Tak się ciągnie dupą po ziemi. No, tak trochę tak. Czuć asfalt, czuć zapach asfaltu. Mhm. I pieczonego człowieka. Łódka pieczona. Łódka pieczona. Łódka... Łódka? A, do pieczonych łódek wiadomo, co się rymuje. No wiadomo. Pieczone łódka i zimna. Łódka. Surówka, chciałem powiedzieć. Ale niech ci będzie. No i dobrze. Wyprzeć mnie. Ojej, jaka okropna kamera. Czwarta kamera jest... jak cholera. Nie polecam. Nie polecam dzieciom. Nie. Wyprzedzasz mnie? No chciałbym, ale widzisz. Tak, tak, wiem. Z tyłu na tej przyczepie, bo to jest przyczepa. To nie jest naczepa. O, pa tego. Tym kołem mnie nie zahacz. No chciałem cię ładnie wyprzedzić, ale żeś jechał na obu pasach. O, widzicie to? Takie jakieś cienie dziwne są. Jechałem na dwóch pasach, bo jechałem z szóstki, czy tam z siódemki. Bo właśnie tak. Ale więcej jak 90 to nie chcę iść. Ci powiem. No ciężki to trochę ma ładunek, nie? No na takiego, na twojego to szczególnie. Mój to wiesz, jeszcze ma... Jedź prosto. W dwóch miejscach ten ładunek, ale ty masz tylko na przyczepie. No tak, mój to ciężko rodzinę mu mówi jeszcze, co dopiero no. Jeszcze ładunek. Nie zahacz go. Wiedziałem, że go zahaczysz. Nie zahaczyłem go. Zahaczyłeś go. Nie pamiętam, żebym go zahaczył. Nie pamiętam. Nie pamiętam. Nie pamiętam, żeby takie coś się wydarzyło. O, ja zasypiam. Trzeba się doładować. Nie wolno tak. No i koniec. Idol limitu dosięgnął. Dosięgnął, nie? 9 zł. No, aż harczy. Ale cóż, no. No cóż, no i tak jest fajnie. Cicho tam. O, jakie echo. Spokój, co? Jakie echo. Nie, ten klawisz wcisnąłem. Ojej. Ojej, ojej, chyba ojej. Będzie trzeba dzwonić na 112. Nie, nigdzie nie trzeba dzwonić. To było jednorazowe zdarzenie. Proszę nie dzwonić. Dobrze, tak, nie dzwonimy nigdzie. Nieudolnie mi wyszło po prostu i proszę o tym zapomnieć. Depnij mu! A depnij, jak tu bramki są znowuż. Wiesz co? No. Ja tu stanę. Pójdę co? Na kawę.
No okej. Okay. Bo mi chłop zaśnie. Dobra. A ja się wody napiję. O ile będzie miejsce, a jest miejsce. To widzimy się po pauzie. Wyspani. Możemy jechać dalej. Jedziesz pan przodem? No już. A, bo ty wodę pijesz. No piję. A ty chyba masz wojsko... Ej. Wojskową wodę? Nie, wojskowe tablice, bo U coś było. UA, US, coś tam, nie wiem. USA, czy jakie inne... USA. Oho. USG. Aha, USG. No USG tam będziesz musiał jechać. O co, że się tam zahaczył, no ja. Jadę. Ja już u Niemca. Ty już u Niemca? Mhm. Bawimy się wesoło. Rzekę przepłynąłem. Łodrę? Mhm. No o, przecież nie jest ten. Ja Wisłokę. Nie Wisłokę. Oho, rozbiłem się. Ale to nic. Nic się nie stało. Mateusz, zaraz nic się nie stało. Zaraz nic się nie stało. Mateusz, da, nic da, się da, nie da, stało. Da, 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 da. Nie chciałem być na tym parkingu. A jeżeli jeszcze oglądasz ten odcinek, napisz w komentarzu Wisłoka. Okej, okay, napiszę. Dobrze, napisz. Piszcie wszystko. Dobrze. Poczekać za tobą? A jak poczekam. Mówisz, to sekundę poczekaj. Poczekam. To się wytnie. Już jechać? Nie. Jechać. Ale piękny zachód słońca. O matulo, przenajświętsza. Ej. Co tam? Jadę sobie powolutku. Po czym? Powolutku. Powolutku, okej. Okay. Żeby były oszczędności w paliwie. Żeby szefa tam naciągnąć na koszta. A nie, bo ja jestem sobie sam szefem. No, to pięknie. Patrz jak mu zawiść i chytrość zasłoniła oczy. Aha. Wszystko tylko dusie. No. Ładnie. Zupa mi się kończy? Kiedy? Niemożliwe. No, rzeczywiście, dostałem komunikat. Ty! To znaczy koniec zupy, nie? No. No, to mi też. A mały zbiornik jakiś ma. No przecież to nowe auto. To nowe auto. Do milion pełna ma... było nalane. Zdech mi. F7 i 2, no paliwo, ładnie. Tankowanie. Ładnie, że załatwiona wycieczka. Ty, dotankowali mnie, nie? I masz połowę. No. Tak właśnie strzelałem, że tak będzie. Ale oszustwo. To w dużym, jak mnie zatankowali, to miałem na, wiesz, na ile, nie? No, na 10 kilometrów. No. Kiedy się do stacji nie dało dojechać. No ale tu jest w człowieku, to musi palić, jak to ma 15 ton. No ma. To musi wychlać. Musi. Ciekawe, kiedy ja stanę. Nie zaraz za tobą. Mhm. Już ci paliwa nie dowiozą. Bo jest godzina. Jest.
nocna. 19. Ani do 18. 50, oni do 17. 99. Oho, i stanął. I stanął. Tak ładnie J. Istanbul, aby i stanął. To stoję też. Już jadę. To ja też jadę. Co dopiłuje golfa na dwójce? To ja, przepraszam. A. Ciekawe, jakie światła są długie. No zaraz, w ogóle są. Coś tam klika, jak przełączam. Tu coś tam klika, ale co? Ale w tej chwili się nic nie podświetla. Czy jest coś jaśniej? Może sekunda. Dają. Trochę dają po heblach, ale jakieś takie żółte. Mhm. Jak w dużym Fiacie. Trzymaj się lewej strony. Im szybciej jadę, to jaśniej świecą. No i dobrze, fajnie tak sobie jechać busiarzem. No, szczególnie jak działa. Tak. Trochę dają te światełka. Ale tak... Bidnie, bidnie. To ciężarówka to nie jest z reflektorami. No nie. Takimi. I te osobówki tak nisko są, człowiek przyzwyczajony, że to wysoko, z góry na wszystkich na dół, patrzy. Trzeba patrzeć, na dach by napluł każdemu. A tu nie? A tu to człowiekowi plują. A tu to człowiekowi plują. Ty, ale noc już jest. Noc, 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 niebo pełne gwiazd. Jak to śpiewał? Kto? Pewien wokalista. Kto tak śpiewał? Nikt tak w życiu nie zaśpiewał. Deszcz. Nie śpiewał. Deszcz zaczął padać. Nie. To ja nie chcę jechać tam do ciebie, nie chcę się zbliżyć. Ja zjadę się dotankować, bo mam stację. O, dobrze. Ktoś po drodze skoczył. O, tu jakiś wypadek. Nie chciej. Nie chci, żeby zaczęło padać. Jedź prosto. Nie chcę. Nie bo chcę, bo wachloki i wachloki nie wachlują. Wachloki nie wachlują. Czekaj, mamy z lewej tankowanie. Nic, w ogóle te wachloki nie... Już pełny? O, pełny. Ile zapłacę za tę paliwko? Ani nie 500 zł. Ja też wjeżdżam. Ale tankujesz? Paliw. No. Jadę ma dalej, nie? Wyjechane. No jest. Kawa wypita. Deszcz jak padał, tak pada. Zgaś te długie światła. Przeokropnie pada. Dziękuję. Na zdrowie. Ale jest niesympatycznie. Nic nie widać. No. Diable. Ciemnica. Zimnica. Zimnica. Pylica. O Jezus, jaka pylica. Wszystko co najgorsze. Gorzej być nie może. A w sumie dobrze, że pana będzie czym oddychać. Świeże powietrze? Tak jest. Ale w tej pylicy? Lepszy ryc niż nic. No tak. Uwaga, bo ślisko. A, to gadasz. Głupoty. No rzeczywiście. Ślisko, ślisko. I to jak? No. Ten transit to jak na sankach. Mhm. Jak saniami lodowymi.
Skończcie mnie ten deszcz, gnoje tu przynajmniej. Znaczy ten. Gnoje smalone, dyby smalone. No niech nam ten, niech nam niebo zdejść na słońce. Tak. Kawałek od stacji wyjechałem, już mam pół. No. To co stację trzeba stawać? Na to wychodzi. No, bo inaczej być nie może. Ale się ślizga, ojej. Gorzej niż w zimę. Pamiętasz jak było w zimę? To zima, to były piękne czasy. A transit ten po śniegu? Od razu płozy można montować zamiast kół. Można. Można. Wszystko można. Tylko trzeba zrożna. A jak nie, to położna. No nie, no jak paliwo ci się skończyło? Bo ty nie zatankowałeś koniec końców. No nie, ale jak mogło mi się skończyć? No tak wzięło i się skończyło. Aż głupio tak jechać 90 na godzinę i nie korzystać z nowego pasa, jak są 3. No, tak trochę by się przydało gazu. No. Trzeba zmienić trochę ten mod chyba. Trzeba go troszeczkę poprawić. Tak jest 120, żeby leciał. Mhm. W sumie bez przyczepy to 150, żeby leciał. No to transit o dwójka, to on powinien lecieć jak... Jak przecinak powinien iść. No. Przecież i tak już mniej wozimy rzeczy, bo na gaz możemy się przełączyć, bo tutaj jest z tyłu. To powinien lecieć. Na paliwko jak się przełączymy, no to... To ja mam takiego znajomego, co ma jeszcze żuka. Żuka? Żuk. Kojarzycie takie pojazdy żuk? Żuk. Zielona plandeka? Zielona plandeka, dokładnie. No i facet ma tam butle z gazem na pace. I popyla sobie żukiem w gazie i ma esse, nie? O, jak pan. To żuk to ciężki, nie? Ile żuk waży? I tam. Pusta padlina. Nie wiesz, wiem ile może żuk ważyć. O, przestał padać. Ja zacząłem padać. Wypadek! Jadę. Nie było wypadku. Nie było wypadku. Proszę cofnąć policję. Proszę wycofać służby specjalne. Odwołać mnie te służby. Odwołać. Odwołanie pisze służb. No ale deszcz okropny. Miał być drobny deszczyk, a jest taka kasza. Ty. No. Bo to nie idzie jechać tak ślisko. No, jest ciężko. Długie światła pasem, bo... w ogóle nie działają. Nie. Myślę, że to ty mnie wyprzedzasz. Nie, no co ty, w deszcz bym cię jeszcze wyprzedzał? A, wiesz? Ja cię na posuchy mnie mogę wyprzedzić. Suchoty masz? Po suchym cię wyprzedzić nie mogę, a co dopiero w deszcze. A kto nie hamuje, a kto buja się? No już kręcą. O, w tunel wjadę, to przestanie padać. Co ty? W tunelu też będzie padać. Taka okropna pogoda jest. Ty, nie pada. Nie pada? No, nie pada. I te sloty by się przydały na akcji. Przydałoby naprawdę się, nie? Pusto, pusto jest w tym pojeździe. Bidnie tak jest. Oj, obidet. Bidet? No, obidet zrobiłem.
obidę to Rambu. Nie wiem. Kręć, kręć kołem. Zamachowym. A jest. Durów. O, forma dużych? Dużo, durów. Dużo forma durów. No tak. Z polskiego dobra byłem. No? Oj, tunel. Co najmniej dwa miałeś. Tulen. Dwa polskie miałem. Dwa polskie. W jedną godzinę. Ale nic nie widać. Drodzy współpasażerowie, nic nie widać. Nic nie widać, nic nie słychać. Ty, mój miły widzu, tak widzę, oglądasz, ale nie zostawiasz łapki, ani suba, ani nie walisz w dzwon. Ja walnąłem w dzwon. Zygmunta. Teraz już się nie podniosę. Leża na boku. Już Amenos? Amenos, vayamos compañeros. I po hopie. I po hopie. Zepsuł busa. Zepsuł busa. Wujowy było bus. To brać tyle na pakę? No wujowy był ten bus. Wujowy bus. Nie mylić chu... Wujowy nus. Nos? Wujowy? News. News. A gdzie news, to ja nie wiem. Stąd odtąd. Tak jest. No dobra, to trzeba się naprawić. Nie zostaje nic innego. Tylko się naprawić. La 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 la. La 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 la. Ale dołączę do pana bez przyczepki. Bez przyczepki? Yes. Dobrze. Ciągle pada, a na czepę rdzami już zjada. Policaj stoi. Hand ho! Aha, aha. To ja lewym cisnę 91,5 na godzinę. Lewy pas. Jadę do ciebie. Jedziesz do mnie? To jest. Oj, na pusto się gorzej jedzie. Gorzej? Gorzej. Jak on się kręci w miejscu. No. Lekki jest. O, buja torbę. Tak, miałeś 15 ton na dupie. A tak ważysz 2,5 tony, nie? No to... 2,5 tony to by było jeszcze dobre, bez rodziny jadę. No to i tak 2 tony, 300. W końcu przestało padać. Fajnie busikiem, żeby to nie było trzeba tak często tankować i... I więcej gazu. I więcej gazolety. To taka spoko jazda. Uj, nie wyprzedzę go. Wyprzedza go, nie wyprzedza. Wyprzedzę go. Nie wyprzedzaj go. Wyprzedzę go. Nie. No nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Bujaj. Bujaj. Wuja. Jedzie coś z naprzeciwka. Samochód pewnie. No ta tak. Policja, co ją wyprzedziłem, to mnie dogoniła. Nie jechało nic na szczęście. Wuja, wuja. Niech się buja, wuja. Gdzie się transit buja?
Buja, buja. Au! Głowa w betoniarce! Głowa na przyczepie. O kurde! Uderzyłem. Tak, aż uderzyłem, że mi lompy zgasły. Jestem w mieście. Prawej strony. To widać. Słychać. I czuć. Jeszcze raz! Skręć w prawo. Czemu ja się zatrzymałem na zielonym świetle? Nie wiem, nie pytajcie. Znak stopu był na pewno. Nie było. Kto nie wierzy, niech cofnie film. Skręć w lewo. Jestem z miasta. Dotarłeś na miejsce. To widać. Do usłyszenia następnym razem. Słychać. Gdzie ja mam stanąć? A tutaj. Jeszcze mi dali takie łatwe. Zobaczyli, że ty i tak busem jechałeś, no. To ci łatwe dali. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Hej, cześć, trzymajcie się. Cześć.